Witam wszystkich bardzo serdecznie w szóstym sezonie rozdziału drugiego w grze Fortnite. I dzisiaj, moi drodzy państwo, jak co sezon kupimy sobie 100 stopni karnetu bojowego. Ponadto postanowiłem, że dla moich wspierających z kodem Farel rozdam dzisiaj 10 razy karnet bojowy. Aby wziąć udział w takim konkursie, musisz mieć wpisany kod Farel w sklepie, oczywiście w sekcji komentarzy napisać swój nick z gry Fortnite oraz, moi drogi przyjacielu, napisz, jaki skin z dzisiejszego karnetu, który za chwileczkę kupimy, wam się najbardziej podoba. Wyniki konkursu ogłoszę w dwóch kolejnych odcinkach, czyli kolejny odcinek pojawi się jeszcze dzisiaj za kilka godzin, gdzie nagram reakcję na nowy sezon, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie za 3-4 godzinki. I chciałem wam jeszcze tylko zakomunikować, jak będzie wyglądał tydzień Fortnite'a na moim kanale. Jutro normalnie odpalamy sobie live'ika z gry Fortnite o godzinie 13, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, będziemy wbijali wspólnie z widzami parasolki. Po obejrzeniu tego odcinka zapraszam wszystkich na pixieshop.pl, ponieważ wleciał nowy wzór serii Animal z Kitkiem Botkiem. Jest teraz troszeczkę w innej kolorystyce, z pewnością komuś z was podoba się ten wzór, link do sklepu znajdziecie w opisie. A teraz przejdźmy do kupowania aż 100 stopni karnetu bojowego. Moi drodzy, mamy już dobieranie graczy i zaczynamy nowy sezon w grze Fortnite. Serwery już są dostępne od godziny 9:02. Okej, mamy na początku trailer. Ktoś patrzy przez lornetkę. Straciliśmy kontrolę, ratuj się! Jeśli tego nie powstrzymam, zniszczę wszystko! To rozkaz, wynoś się stamtąd! Zrobię to, co powinniśmy byli zrobić od razu. Idę do siódemki. Okej. Zrobisz wszystko na dopracowanie. Wow! To będzie potrzebne! Goń tego Rifta! Jeden HP mu zostało! O kurde! Obcy! Czyżby spas powrócił? Wygląda to przekozacko, nie? No niestety, kotek, mimo mocnego bicka ci nie wyszło. Siema, Peli! Nie. Skórek zniknął na zawsze? Pientina! Ale nie, mocne. To jest mocne, mocny film. Dawaj, Jonesy! Rozwal go! Trafił czy nie? No dalej, dalej. Rozumiem, że Riftem chce go teleportować w inne miejsce, tak? Co? Meteoryt przyciągnął? Co to jest? Niewiarygodne. To zadziałało. Okej. Co to jest za chłop? Jakiś nowy skin chyba za setny poziom. Wiem, że nie masz powodów, by mi ufać, ale... O nie. Czekaj, czekaj! Od razu go bryja? Bez pardonu? Jeno! Mogę dać ci Jeno. A co z siostrami? Mogę dać ci wszystkich. Ale musisz mi pomóc naprawić to. Nie wiem, kim jest ten chłop. Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu. Okej. Okay. Czyli jest jakiś dealek podpisany. No to do pracy. Ej, było fajne przejście. Co ukazało nam... Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Aha, dobra, dobra, dobra. Myślałem, że stara mapa wróciła przez chwilę. Nasz bilet do domu. Obym tego nie żałował. Spokojnie. I przygotuj tego pętlarza. Nie mamy wiele czasu. Pętlarza? Pętlarza? Znowu ty? Nieważne. Pośpiesz się. Ratujemy świat. No to lecimy. Jak mam uratować ten świat? Halo, pętlarz. Co zrobiliście punktowi zerowemu? To nie ja. To...
Okej. Ale tak, że nie wiem, czy zdołam to naprawić. Już nie poddajemy się! Ktoś mówił coś o poddawaniu się? Uwaga! Kiedy punkt zerowy zacznie rozkwitać, nie będzie odwrotu. No dobra. I co tu się wydarzy? Niedobrze! To nie są portale. Świat się rozpada. To co? Mamy je zamknąć? A jak myślisz? Jasne, działamy! No dawaj, Jonesy, mi coś! No co mam zrobić? Ja nie mam nic kompletnie! Mogę tylko się poruszać, wiecie? Niestabilność będzie się tylko pogarszać. Okej. Okay. Uwaga na falę rzeczywistości. Przyjąłem. Gdzie jest fala rzeczywistości? Która to jest? Rzeczywistości mogą wszystko zmienić. A! Aha! Jestem motyl. Gdzie ty jesteś, Jonesy? Jonesy motyl! Okej, ciebie. Jestem motylem, więc... Motylem jestem. Lala. Take the L. Będziesz moimi oczami i uszami. Dobra. Okej, okay, będę wszystkim. Mam coś. Lecę po to, Jonesy. Okej, okay, mam rifta. Użyj mojego urządzenia i zamknij portale. No dobra. Mamy portal. Okej, okay, zamykamy. Dobra, i co się wydarzy? Okej. Okay. Wysadziło prawie, że punkt zerowy. Wow! Cudownie jest, bym nawet rzekł. Ale potrzeba mi więcej czasu. Nie odpuszczaj. Przyjąłem. Widzę trzy kolejne portale, ale następny jest bardzo daleko. Mamy mapę? Wow, wow, wow! Co tu się dzieje? Jakiś build fight, zobaczcie. Będziemy musieli jakoś ominąć łowców. Ominąć łowców? Nie, no jestem kurczakiem! W sumie, nieważne. No właśnie. Zamykamy. Wygląda świetnie. Dobra, zamykam go. Trzeba było góry złapać. Na badanie punktu zerowego. I teraz pierwszy raz na prawdę. Nie no, punkt zerowy musimy wygląda przekozacko. Wow. Nie da tak bez końca. Trzymaj się, przenoszę nas do trzeciego portalu. Dawaj, dawaj, motylek, dawaj, odpalaj. Gdzie jest? Przodu wilki jakieś! Jeszcze nie było. Nie. No nie było! Ale one chyba razem... zaczynają się przebijać. Razem ze mną walczą, tak? To są moje wilki? Nie, nie ma ich. Ej! Wyglądam jak Lara Croft teraz. Rzeczywistość chyba mnie nie lubi. Zamykamy, 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 zamykamy. Dobra, pięknie. Jak to tam wygląda? W porządku! Za dużo! Musicie! Wow! Działać! To jest jeden! To jest nowe Tilted? Nie no, nie mam pytań, jak ona wygląda, ta miejscówka? Wow, 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 wow! Ej! Panowie, panowie, uspokójcie się! Nie we mnie, nie we mnie, nie we mnie! Zamykam! Szybko! Dobra! Nara! Mordo! Oła, 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 oła! Okej! Okay. Został jeszcze jeden rift. Znaczy, jeszcze jedna szczelina, tak? Chyba się udało. A nie, udało się chyba. To było coś. Ależ to tak kozacko wygląda. Dobra, następny wrog jest krytyczny. O kurde. Wszystko w porządku? No nie wystarczy. Nie powstrzymam tego. Ale może uda mi się ograniczyć wybuch. Mocne. Nie musisz tego robić! Nie wycofamy się, dopóki nie skończymy. Co tu się dzieje? On potrzebuje pomocy! Dawaj! Okej. 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 Na naszych oczach tworzy się nowa mapa. Epic Games jak zawsze zaskakuje, serio. Nie no, nie mam pytań. Co tu się wyprawia? Wow. Wlatuję na górę. Lecę. Okej, okay, jestem. Tutaj będzie normalnie można wejść na mapie, rozumiecie to?
To jest punkt zero, czy mogę go dotknąć? Nie mogę. Tu mogę wskoczyć? Jest i on! To jest ten chłop, który przyleciał do mnie meteorytem. Nie będzie następnej szansy. Nie! Musisz odciąć punkt zerowy i przeciążyć urządzenie. Przeciążyć urządzenie? Zostanę uwięziony w pętli. Dawaj, John C. Walczyć sobie powrót. Nieważne, co się zdarzy, nie poddawaj się. Znajdę cię i powiesz mi wszystko. Masz moje słowo! Zamykaj, John C. Mocne. Bardzo mocne. Ciarki, byczki. Ciarki. Już wiemy, jak się zakończył ostatni sezon. Karnet bojowy! Już wkrótce! Neymar! Junior! Nie mogę patrzeć. Naprawdę Neymar będzie w gierce? Wow, ekipaka nowa! Dostałem coś. John Siego wyposażamy. Wow! Zobaczcie, pakiecik John Siego. Taki plastikowy, wyposaż i nowy ekran, wyposażamy i od razu wchodzimy, moi drodzy, w sklep z przedmiotami, rzućmy okiem. Wszyscy superbohaterowie, że tak powiem, powrócili. Powrót na początek, pamiętajcie, jeżeli będziecie robili jakieś zakupy, nie zapomnijcie użyć jakiegokolwiek kodu swojego ulubionego twórcy. Jeżeli to będę ja, no to dziękuję wam ślicznie, wszystkim serdecznie. Dla wszystkich wspierających pamiętajcie, że rozdajemy 10 razy karnet bojowy na nowy sezon. Ja od razu doładowywuję fałdolce, a wy za każde 1000 fałdolców zostawcie łapeczkę w górę. Bo kupujemy dzisiaj 13,5 tysiąca fałdolców. Fajnie by było, jakby było 13,5 tysiąca łapek w górę. Zrealizowane, moi drodzy. I na nasze konto wjeżdża 17 koła fałdolców. Od razu, moi drodzy, wchodzimy w karnecik. Na początku kupmy sobie 25 poziomów z limitem. Najlepsza oferta, ok. I lecimy. Ikona sztandaru, malowanko. Do tego John C. na całego, ekranik. Taka emotka w stylu John C., dobra. Ej, piękna emotka. Robisz wina 30 fragów, jak jesteś prosem i zamiatasz. I mówisz, mamo, nie sprzątaj, pozamiatałem. S. Przepiękna, przepiękna emotka. Gdy nadejdzie zero, jakaś nowa nutka. Dobrze, odliczanie do zera. Ekran wczytywania, plecak ocaleńca. Kolejna emotka, to jest Lara Croftcik. Malowanko, malowanie w ogóle się teraz nie używa. Plecak Jonesiego, ten sam co mam w domu u siebie. Zadania agenta Jonesa, super, nowe zadania będą. Ta Lara mocna, mi się podoba. Nowe zbieraki. Nowe smugi. To są jakby jakieś flary. To jest emotka, którą się chodzi, rozumiecie? Kozak, fajny paraszut, używany spadochron, super. Ikona sztandaru, Lara Croft. Okej, okay, jakaś inna edycja, dużo tej Lary Croft tutaj. Nowe malowanko, pierwotny łowca, czachokrzyk. O, piłozaur! Dobre, dobre i bez gadania. 300 fałdolców. Dobra, mamy to, teraz kupujemy 100 stopni. Wow! Wow, moi drodzy, wydajemy ile? Ile tych fałdolców? 40 poziomów, dopiero 50? Klikamy, 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 klikamy. Już jest 10 koła, 11100. Kupujemy! Wow, troszeczkę tych fałdolców się wydało. I co my tutaj mamy? To sprawdzaliśmy. Nie, tego nie widzieliśmy jeszcze, przepraszam. Tarana. No, nawet fajny. Taka jakby walkiria, barbarzyńca, coś takiego. Fajna lotnia. Taniec, kartmistrz. Okej, co zrobi? Ej. Fajne, fajne, mi się podoba. Ekranik wczytywania. Dinodeska. Kolejny, tak, to... No, może być. Szałowe nie było, to też nie jest szałowe. Dinopióra. Tarana, ale to już jest fajna. Pani Rex. Tak ją nazwijmy. Okej, jakaś nowa kryształowa różdżka, topór, malowanko, mistrz gifów. O! Muzyka do lobby z tego tańcu.
Fajne, fajne, to mi się podoba. Generalnie mega się jaram, będą nowe muzyczki do lobby, bo brakuje tego. Glifowy najeźdźca, fajny ekranik, mocny. Szybujący szyfr? No taka zwykła lotnia. Zwykłe. Wielobarwny płomień, fajny płomień. Tutaj mamy plecak wyprawy Jonesa. Okej, z butem jakiś dodatkowym. Agenta Jonesa'ego wyzwania i raz. Legendarny. O kurde. To jest mocny skin. Fajnie wygląda, fajna pozycja. Kojarzy mi się mocno z Dragon Ballem. I tutaj patrzcie, wygląda jakby to był Songo na chmurce. No powiedzcie, że to nie jest zainspirowane Dragon Ballem. No powiedzcie, że nie. Wow. Zakrzywiona coś tam. Kurgur, super, super. Uwielbiam te takie komiksowe ekrany wczytywania. Plecak od tego kuraka, który jest tak. Jest kurak, moi drodzy. Egar i taka lotnia. Śmieszna. Tutaj znowu plecaczek. I mamy pana Gdaka, tak on się nazywa. Daję mu dziesiąteczkę. Uwielbiam śmieszne skiny. Bananek niestety zginął, ale mam nadzieję, że jakoś go wskrzeszą. Okej, beatbox. Fajne. Fajne, skrzydełko bije. O nie. Haj, się uśmiechają. Piękne, piękne, jaram się opór. Jajca, co my tu jeszcze mamy? Jajko, a bo jest edycja siorbowego Gdaka. Ale świetny, zarąbisty. Do tego też lotnia Gdaka. Dzicz, czyli nowa nutka. Wow. Wow. Ja chcę jeszcze raz. Mocna lotnia. Jedna z lepszych. I to z karnetu. Malowanko, tu znowu plecaczek. Przeskoczmy dalej. Raven jakiś. Rebirth, czyli nie wiem, narodzony, wskrzeszony, ten kruk. Okej, taki kill off, nawet fajny. Do tej Ravenki, gniew Raven. No i co to jest to? Z taką dziurą mam chodzić na plecach? Przecież to będzie zasłaniało cały celownik. XD, no dobra. Stworzył lampkę i ją zgniótł. Koks totalny. I to jest właśnie ten skin. Malowanko. Ekran wczytywania. Kotek. Fajne skrzydła. Gladiator Peli? Nie mam pytań po prostu. Okej, lecimy dalej. I mamy skrytobójczyni z iglicy. Co? Co? Mocny skin. Zarąbisty. A jeszcze twarz ściąga. Wow. Wow. 1200 fałdolców. Mocny, mocny karnet. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Nie zapomnijcie napisać w komentarzu, który z skinów z tego karnetu wam się najbardziej podobał. Nie zapomnijcie też wbijać na moje live'y codziennie od godziny 13. Razem wspólnie z widzami będziemy wbijali parasolki. A, jeszcze jedno, nie zapomnijcie odwiedzić Pixie Shopu, ponieważ wleciał nowy wzór z kitem botem. Więc zapraszam wszystkich serdecznie, link do sklepu znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się za jakieś 3-4 godziny. Trzymajcie się, cześć!